No, cześć, dzień dobry. Witajcie, to ja z przyszłości. Słuchajcie, nie wiem, co się stało, ale montuję tego vloga i nie mam w ogóle wstępu, powitania. Nie wiem, czy ja tego w ogóle nie nagrałam, czy gdzieś mi ten klip zaginął, ale zapraszam Was na reading vloga, gdzie będę dla Was recenzować Sundial Catriony Ward we współpracy z wydawnictwem Czwarta Strona Kryminału. Jest to druga książka autorki, która się już w tym wydawnictwie pojawiła. Poprzednia to był Ostatni dom na zapomnianej ulicy, którego ja jeszcze nie czytałam. Ale tak, co w tym vlogu na Was czeka? Będzie trochę backstage'u naszej pracy, więc mały wypad do Poznania. Będzie oczywiście grzybobranie, które było nieodłącznym elementem mojego życia przez ostatnie miesiące. Odrobina wypieków i po prostu takie, wiecie, dzienne życie. Zapraszam, żebyście mogli poznać moją opinię na temat tej książki. Miłego oglądania. Jacy wszyscy są głodni. Co tam zamówiłeś, Łukasz? Wege ryż. Ja również wege ryż. Ja jestem jakimś dziwolągiem, zamówiłam jakieś panaceum i Kiciunia będzie jeść z nami, tak? Słuchajcie, jest dość późno, to znaczy nie jest jakoś bardzo późno, jest w 9:30 w nocy. Trochę jestem zmęczona, ale walczę w ogóle z zestawem czytelniczym już dłuższy czas. Bo jest połowa października, a ja nie przeczytałam jeszcze ani jednej książki, no bo jest masakra, po prostu mam rozgrzebane 5. Ale ustanowiłam sobie takie postanowienie, taki mały challenge dla mnie, żeby chociaż po 50 stron dziennie czytać. No i oczywiście czytam Sundial teraz i jestem na stronie 94. W dwóch podejściach w sumie połknęłam tyle stron. To jest bardzo dobry znak i myślę, że ta książka skutecznie mnie z tego zastoju będzie wyciągać. I powiem Wam, że no akcja tu się dzieje fest. Mam taki szok, czytam to i normalnie mam takie tu jest grubo, jest creepy. Naprawdę ten klimacik jest. I to może nie chodzi o klimat samej historii ogólnie. To znaczy, wiecie, tych opisów i tak dalej, tylko tutaj bohaterowie robią ogromną robotę. Wszyscy tutaj są jacyś pokręceni, niemoralni i ja się ich boję. Już nie wspominam o dorosłych, ale o dziecku tutaj naszej głównej bohaterki. Kali jest dość specyficznym dzieckiem i ma specyficzne hobby, na przykład zbieranie kości zwierzaków. Co kto lubi, nie? Ale no, to jest coś, co wpędza mnie w lekki niepokój i jej zachowania, i rozmowy z wyimaginowanymi przyjaciółmi i jej pupil, który też jest wyimaginowany. To jest po prostu dziwne. To wszystko jest bardzo dziwne. I dzieje się dużo, nie ma nudy, dlatego też to jest naprawdę książka dobra na zastój, uważam. Zobaczymy, jak będzie dalej. No ale na ten moment, tak jak mówię, dzieje się dużo, dorzucane są kolejne jakieś niewiadome, ale one na ten moment do niczego nie prowadzą, nic nie jest rozwiązane, więc no generalnie ciekawa jestem, o co tu chodzi i kto będzie tym takim punktem zwrotnym w tej historii, bo każdy ma coś za pazurami. Nie zastanawiałam się w sumie jeszcze nad tym, kto w czym będzie maczał palce. Po prostu sobie konsumuję tę historię z ogromną przyjemnością. Jest fajnie napisana. Faktycznie może z postrzeżenia tej najmłodszej bohaterki, tej Kali, są zbyt, jak to się mówi po polsku, clever, takie wiecie, no dzieci generalnie są bardzo spostrzegawcze, a uważam, że ona też trochę inaczej tą rzeczywistość postrzega. Ale sposób, w jaki to przekazuje, jest dość wyrafinowany. O, tego słowa mi zabrakło. Ding, ding, poszerzamy słownictwo.
i może niekoniecznie wsadziłabym takie słowa w usta tak młodej dziewczynki, no ale to jest na ten moment taki mój jedyny zarzut, który nie przeszkadza mi też jakoś bardzo w odbiorze tej książki. Czuję się wciągnięta i mega zaangażowana, więc no mówię, jest w 9:30, zobaczymy ile jeszcze poczytam. Od razu mówię, że u mnie spanko jest zawsze priorytetem, więc nieważne jak książka jest angażująca, jeśli mi się chce spać, to ja po prostu idę spać, nie walczę z tym, nie umiem nawet. Kiedyś to się zerwało noc, ale to już nie te lata, więc jak po prostu jestem zmęczona, to idę spać. Także poczytam sobie jeszcze trochę, no i zobaczymy dokąd trafię, ale jest exciting. Dobrze, ja się ogarniam, jest poniedziałek, godzina chwilę po 8:00. Już ogarnęłam pokoik, zjadłam śniadanie, wypiłam kawę, więc teraz ogarniam się. Nie maluję się na co dzień, aczkolwiek jak mam coś do zrobienia i muszę lepiej funkcjonować i być lepiej zorganizowaną, to po prostu cała się ogarniam. Bo wtedy się czuję, że mam takie zobowiązanie, że wiecie, nie jestem taka rozmemłana. Poranek spędzam dzisiaj z Edzią, którą bardzo pozdrawiam. Na chwilę spauzowałam, żeby tutaj nie było chaosu, bo wiadomo, nagrywanie telefonem nie jest jakieś super jakościowo. No, więc ja się ogarniam, zaraz jeszcze sobie bym chciała chwilę poczytać i później zaczynam szkolenie od 10 do 18, więc będzie grubo. Takiego kuchennego kadru to chyba jeszcze nie nagrywałam, ale robię sobie kawę w kawiarce, bo tak cały czas piję z ekspresu, a ja bardzo lubię ten moment przygotowywania sobie tej kawy, dawno tego nie robiłam, więc wykorzystam ten moment, żeby Wam trochę zrobić update o Sundial. Gdzie jest mój kubeczek? Jest, znalazł się. Więc tak, opowiem Wam troszeczkę o Sundial właśnie. Jestem na 197 stronie. I powiem Wam, że dalej nic nie rozumiem, w ogóle totalnie nie mam pojęcia, co tam się dzieje, ale z ogromną przyjemnością mi się czyta tę książkę. Dalej trochę walczę z tym zestojem, nie powiem, że nie. I muszę się mocno przekonać do tego, żeby zasiąść do książki. I problem jakby nie jest w książce, bo ona faktycznie bardzo mnie wciąga. Jak już usiądę, To już chcę czytać. Miałam ostatnio, wczoraj chyba, takiego głoda książkowego, że miałam taki Jezus, wszystko chcę czytać, ale w ogóle nie miałam na to czasu, bo wczoraj był intensywny poniedziałek taki, że o Mater Deju, więc nie miałam kiedy, a szkoda. No ale tak czy siak powiem Wam szczerze, że dzisiaj tak się odkupuję z roboty, dochodzi już chyba 15:00. Mam jeszcze parę rzeczy, które muszę ogarnąć. Więc zajmę się tym, chcę jeszcze nagrać dla Was jesienne polecajki. Mam nadzieję, że nie jest za późno, ale z tego co widziałam na Instagramie, to chcecie zobaczyć. Więc tak, chcę to ogarnąć jak najszybciej i później już sobie tylko usiąść i chillować. W ogóle pada. Jest dzisiaj prawdziwie taka jesieniarska pogoda, ale nie jest jeszcze tak szaro-buro i ponuro, bo są kolorowe listki, jest tak jeszcze fajnie, przyjemnie. Brakowało mi trochę tego deszczu, powiem Wam szczerze. No ale tak, jeśli chodzi właśnie o Sundial, to normalnie mam mózg na ścianie momentami. Co tam się dzieje? Nie ma w ogóle ani jednego bohatera, którego bym lubiła. Wszyscy są tacy dziwni, bardzo toxic. To jest bardzo toxic książka. No i powiem Wam, że jestem wciągnięta, tak jak już mówiłam wcześniej, ale jednocześnie bardzo taka confused, że dużo jest tam tych wątków i ja nie wiem nadal, do czego one prowadzą, więc te puzzle nadal są takie bardzo rozsypane, nic mi się nie układa w jedną całość w tym momencie. Może gdzieś tam widzę pewne połączenia, ale szczerze Wam powiem, że nie jestem w stanie przewidzieć absolutnie nic.
co tutaj się wydarzy. Jeśli lubicie takie mroczne klimaty, które sprawiają, że właśnie macie mózg na ścianie i nie ogarniecie bazy, to to będzie dobra książka. Naprawdę szybko to się czyta. Chciałabym ją dzisiaj skończyć, no bo tak jak mówię, jestem na 197 stronie, a czyta się to naprawdę błyskawicznie. No tylko ten mój zastój jest dużą przeszkodą i szkoda, że ta książka na niego trafiła, ale jednocześnie mocno na nią liczę, że mnie z niego wyciągnie, bo faktycznie jak już przełamię ten moment, żeby usiąść do książki i przeczytać, no to już zapominam o Bożym świecie i po prostu jestem mega wrzucona w tę całą fabułę. No cóż, jeśli chodzi o tych bohaterów, to tak jak mówiłam, nie można tutaj nikogo polubić. Cały ten klimat w ogóle tej pustyni bardzo dobrze oddaje właśnie te ich charaktery. Ja to lubię w książkach, jeśli jesteście ze mną dłużej, to już wiecie, że ja lubię, jak atmosfera i wszystko wokół bardzo oddaje wnętrze bohaterów. I tutaj dokładnie tak jest. Oni są wszyscy tacy jakby puści w środku, surowi tacy, ale jednocześnie obrzydliwi w tych swoich zachowaniach. No i mimo tego, że ta książka jest taka mroczna i dziwna, to fajnie mi się to czyta. Nie wiem, może wyjdę na jakiegoś świra teraz, ale who cares w zasadzie. Także no, robię kawę, kończę robotę i siadam dalej do Sundial i będę czytać i dawać Wam update'y. Bo rozłożyła mnie chorobsko na kilka dni, ale dzisiaj już zaczynam sobie ogarniać w ogóle pokój, przestrzeń swoją i wszystko i będę wprowadzać chyba powoli jesieniarski klimat. Później chyba też zbuduję stosik z książek przeczytanych w tym roku, bo kusiło mnie, żeby to zrobić i potrzebuję też miejsca na nowe książki i to jakoś troszeczkę też odblokuje moją biblioteczkę, więc to też Wam pokażę. Tymczasem idę robić, nie będę się za dużo odzywać na razie, bo mam zatkany nos i wiem, że to może niektórych denerwować i chrypkę, więc przepraszam. No ale idzie jesień, a ja jesienią, na początku jesieni zawsze choruję, więc jakby spodziewałam się tego. Teraz też nie jest najlepsza, ale jest już jesień, robi się szybko ciemno, ja dopiero wieczorami mam okazję poczytać. Chodź! Chodź! Kicia! Chodź! Pokażę się przywitać. Ja dopiero wieczorami mam okazję poczytać w sumie. Jeśli chodzi o update'ik, to jestem tutaj na stronie 137 i w końcu poznaję tajemniczą Jack. Jest to postać, której imię pojawiało się już kilka razy wcześniej, ale nie wiedziałam, kim ona jest i nie mogę zaprzeczyć temu, że myślałam o niej w trakcie czytania tej książki, kim ona jest, jaką będzie miała tutaj rolę i w ogóle. No i teraz właśnie się powoli tego dowiaduję, więc jestem ciekawa. Mogliście też zobaczyć wcześniej jakby trochę małe relacje z tego, jak to czytałam i wychodziły mi oczy z orbit, bo to jest naprawdę ostro pokręcona historia, więc naprawdę dzieje się, jeśli lubicie książki bardzo dynamiczne, to myślę, że ta może być właśnie tym czymś, czego potrzebujecie. Ja będę sobie ją czytać dalej i oczywiście wrócę z update'ami, a teraz idę i dalej trwam w moim challenge'u 50 stron dziennie. Wczoraj udało się, bo przeczytałam jakoś z 80 stron, więc jakby super. I to jest wszystko zasługa tej książki. Bardzo się cieszę, że tak mnie z tego zastoju wyciąga. Dobra, lecę i złapiemy się później.
co tu się dzieje. W 2 godziny mamy prawie cały kosz i w tym 4 prawdziwki. 2 takie normalnie pierwsza klasa i 2 takie trochę... Okej, są. O Jezus. Ale wreszcie się zaczyna coś pokazywać i ja czuję się tak fantastic w tym lesie i z tymi grzybkami, że oh my god. Witajcie w mojej kuchni. Dzisiaj będziemy robić najłatwiejsze rogaliki na świecie. Będę je robiła pierwszy raz, więc zobaczymy, ale tutaj jest przepis z TikToka, także wiecie, nie spodziewajcie się nic skomplikowanego. Mam 2 rolki ciasta francuskiego, więc rozwijam jedną, smaruję nutellą, przekładam drugą, wycinam trójkąciki i zawijam i do piekarnika, więc zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, posmarowałam pierwszą warstwę i się. Jest trudno być influencerem w domu, wiecie? Teraz nakładam drugą warstwę ciacha i będę kroić i zawijać. Nie wiem, czy dobre. Delicious. Jakby what the actual fuck tu się dzieje? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. What the heck? Przechodzę z update'em czytelniczym. Jestem już na ostatniej prostej. Ostatnie 100 stron mi zostało. No i dalej nic nie wiem. Nie mam pojęcia, o co tutaj chodzi. Niczego absolutnie się nie domyślam. Jest wciągająco dalej. Jedyne, co mi trochę zaczyna przeszkadzać, to jest to, że... Bardzo odłączyliśmy się od tej linii teraźniejszej i od tej relacji matki z córką i bardzo cofnęliśmy się do relacji, nie do relacji, tylko do przeszłości matki i siostry. I tam teraz dużo się dzieje, jej siostry, jej obecnego męża. No i chyba jestem już o krok od odkrycia tej tajemnicy całej, o co tutaj chodzi. Jednak mam wrażenie, że troszeczkę za bardzo to wybiegło i gdzieś trochę się te wątki rozjechały. I tego mi trochę brakuje. No ale zobaczymy, jak to się zepnie pod koniec, więc w sumie to taki krótki update. Siadam, czytam, zaraz będę miała webinar. Tak za godzinę jakoś. Za 40 minut, więc siadam, czytam, zobaczymy, ile mi się uda przeczytać przez 40 minut. Ciekawe, czy uda mi się skończyć. Wątpię. Ale no, wracam do czytania. W sumie wiecie co? Właśnie kliknęłam. I myślę, że już wiem. Nie wszystko, ale jedną rzecz chyba udało mi się odkryć. Dość późno chyba. Sorry. Ale no, tu mam w ogóle termoforek. Grzeje się. Dobra, czytam dalej. Zobaczymy, czy mam rację. We'll be right back.
mamy niedzielny adventure z przygodami, bo chcieliśmy iść do parku. No i sobie idziemy, góra, lasy, pola. Chcemy wejść do parku, a tu wszędzie pełno wody i teraz nie wiemy, co tutaj robić, jak tu się przedostać. Bośmy utknęli. Wpadniesz zaraz. Człowieku! Dobra, wczoraj skończyłam Sundial, ale musiałam trochę ochłonąć i zebrać myśli i mój mózg ze ściany, który się tam znalazł niestety w trakcie czytania. No nie powiem, że trochę martwi mnie stan pani Ward, w sensie no ma kobitka fantazji, bo to co się tutaj wyprawiało, to chyba najstarszym filozofom się nawet nie śniło. No i cóż, jaka jest moja ocena końcowa? Ja bym dała takie, no prawie 4 gwiazdki, 3,85. Chociaż w sumie nie. Myślę, że 4 gwiazdki, tak. Da mi 4 gwiazdki, bo dawno nie czytałam nic tak pokręconego, tak innego, więc bardzo szanuję za inwencję twórczą, że tak powiem. Bardzo dobrze zarysowany klimat, jest gęsta atmosfera, jest ciężko, to jest bardzo dobre, bardzo dobrze skonstruowany ten motyw domestic noir, tej przemocy domowej, bardzo nieobliczalni bohaterowie, to zdecydowanie. Jest to coś wyjątkowego, to na pewno. Nie jest to thriller jakiś często spotykany, pewnie głównie przez to miejsce, w którym to wszystko się dzieje. Jest dużo takich alegorii tutaj i aluzji do natury, uważam, czyli coś, co ja bardzo lubię i sobie cenię w literaturze, więc to dodatkowo zadziałało na plus. Styl Katrien Ward też bardzo mi się podoba, uważam, że jest dość wdzięczny. Fajnie było czuć też różnicę między rozdziałami z perspektywy Rob i z perspektywy jej córki, więc to też było czuć, to nie było tak, że ta narracja była na jedno kopyto i wszędzie była taka sama, więc tutaj też jej się to udało, bardzo na plus. No i cóż jeszcze, zabrakło mi trochę w tym wszystkim właśnie Kali, tej córki naszej głównej bohaterki, bo gdzieś te ich losy trochę się rozjechały. One najpierw szły tak dość symultanicznie, łeb w łeb, że poznawałyśmy jedną sytuację z dwóch perspektyw i one wyglądały wtedy zupełnie inaczej, jakby zupełnie coś innego się wydarzyło u każdej z nich, a opisywane były te same momenty i to mi się bardzo podobało. Później gdzieś to się rozjechało i książka została przejęta, bardziej zdominowana przez perspektywę Rob i przez jej współczesną, w sensie obecną perspektywę, i cofaliśmy się też do jej lat młodzieńczych, zanim opuściła Sundial i założyła własną rodzinę. I gdzieś tam właśnie w tym wszystkim trochę to obeszło Kali i tego mi brakowało. Myślę, że troszeczkę za długo ta przerwa między nimi trwała. Była zbyt duża. Najbardziej takim bohaterem, który mnie zainteresował, nie mogę powiedzieć, że polubiłam, bo tutaj nie da się nikogo lubić, to są porąbani ludzie, uwierzcie mi, no masakra, po prostu każdy jest wykręcony totalnie. To chyba Jack najbardziej mi zapadnie w pamięć i jakoś, nie że mi zaimponowała, aczkolwiek wydawała mi się najbardziej interesującą bohaterką tutaj z nich wszystkich. No, zaskakująca, bardzo dynamiczna, tu już od pierwszych stron jesteśmy mocno zaangażowani, ta akcja gdzieś tam pędzi, później troszeczkę zwalnia, później znowu pędzi. I jakbym miała opisać właśnie tempo tej książki, to bym to opisała jako ten wykres EKG, że jest, wiecie, tak prosto, prosto, tyk, leciutko i nagle takie, wiecie, większe skoki, później znowu. I to tak właśnie trwało przez całą książkę, nie? Mocne wejście i później gdzieś tylko takie małe impulsy były nam wysyłane, żeby podtrzymać zaangażowanie tutaj, więc to też mi się bardzo podobało. I końcówka też całkiem spoko, uważam, bo myślałam, że to już jest po wszystkim, że mamy wszystko zamknięte, a okazało się, że jeszcze taki mini plot twistik na nas czekał na końcu, który rzucił trochę nowe światło na całą historię i nie do końca wiemy zresztą, czy to prawda, czy to nie, bo to jest troszkę otwarte zakończenie. Więc to dla nas trochę zostaje do wyboru, co tak naprawdę się tam na końcu wydarzy. No i to też mi się podobało. Uważam, że fajnie to wybrzmiało w tej książce, bo ja generalnie nie jestem jakąś super fanką takich właśnie otwartych zakończeń, ale tutaj ma to sens, więc jest jak najbardziej uzasadnione.
Także generalnie ja Wam bardzo polecam, zwłaszcza na takie jesienne wieczory. Jeśli lubicie troszeczkę mieć gęsiej skórki, troszkę się pobać, to to będzie idealna książka, bo ona jest bardzo niepokojąca, czuć duży dyskomfort, jak się ją czyta. Jest momentami bardzo właśnie taka obrzydliwa, bym powiedziała. No, także jeśli lubicie jakieś bajeczne opisy i coś takiego, to może nie będzie to książka dla Was, bo nie jest to taki, wiecie, zwyczajny thriller. Że nie wiem, że coś tam się dzieje, mamy jakiś mord. Nie, ona jest dosyć obrazowa, ta książka. Jest wzbogacona o właśnie jeszcze takie eksperymenty na zwierzętach, które też po coś są i ja się nie spodziewałam po co i to dla mnie też było zaskakujące. Ciekawa, naprawdę interesująca. Jak dłużej sobie o niej pomyślę, to jeszcze dostrzegam w niej więcej nowych rzeczy, więc na pewno będę o niej jeszcze długo myśleć i sobie analizować, szczególnie nasze główne bohaterki. Także no, ja Wam naprawdę polecam, będziecie się przy niej dobrze bawić, tak myślę, jeśli można powiedzieć w ten sposób o takiej crazy książce, bo no naprawdę, tu się dzieje grubo, po prostu tu się dzieje grubo. Ja nieraz miałam takie, że what the heck w ogóle is going on. Nie mogą uwierzyć w ogóle w to, co autorka wymyśliła. Ale no naprawdę, na takie właśnie jesienne wieczory uważam, że będzie idealnie. Ja też nie jestem fanką pustyni, wiecie, jakoś tak omijam zazwyczaj takie tematy w książkach, ale tutaj to też było ciekawie ujęte i właśnie podobała mi się ta relacja tej pustyni jakby do w stosunku do naszych bohaterów i ich wnętrza i tego, co w nich siedzi, jacy są, i to też było takie dosyć do siebie podobne i stworzyło taką fajną kompozycję właśnie, miejsce akcji, a bohaterowie, też mi się to bardzo podobało. Także no, jeszcze raz powiem Wam, że ja polecam, jeszcze raz dziękuję wydawnictwu Czwarta Strona za to, że mogłam z Wami przy tym tytule współpracować. Miło mi jest, jak trafiają mi się takie dobre książki przy współpracy, więc jak najbardziej się cieszę. I jeszcze raz dziękuję, Was oczywiście zachęcam. Jest jeszcze ta książka dostępna w miękkiej oprawie, gdybyście byli zainteresowani. Jeśli nie lubicie takich różnic w książkach na swoich regałach, a macie już Ostatni dom na Zapomnianej ulicy, to ta jest właśnie w tym samym formacie, co poprzednia książka, ale co poprzednia książka Word, ale obie świecą się imieniem tak samo, są absolutnie przepiękne, więc po prostu wybór należy do Was. No, także tak. Oj, kotka zbudziłam. Wpadnijcie koniecznie też na mojego Instagrama, zachęcam Was, dlatego że ten egzemplarz będzie dla Was do wygrania, jeśli jesteście zainteresowani. Niedługo powinien pojawić się informacja na stories, bo to będzie rozdanie na stories, także gorąco Was zapraszam tam. A tymczasem ja spadam, życzę Wam fantastic dnia i widzimy się w następnych filmach. Pa!